Dopowiadaj, co nie idzie. No nie idzie, no bo ważę się, próbuję tą dietę stosować, ale no nie bardzo to wychodzi. Wiesz co, Sylwia, trzeba by było zacząć od tego, że planujemy. Dostałaś plan działania, czytasz i planujesz. Początki są zawsze trudne, wiesz? Każda zmiana wymaga trochę cierpliwości. I tego, żebyś zobaczyła efekt, i tego, że nauczysz się wszystkiego na nowo. To wymaga chwilę cierpliwości. Mam nadzieję, że motywacja poza tym ci nie spada. No nie, motywacja mi nie spada, natomiast jest po prostu trudno zrealizować cokolwiek z tego planu, bo jednak no, są pokusy. Miałam jeden taki dzień słabości, no i sięgnęłam niestety po to ciasto, no. To nie znaczy, że upadłam, to się nie mogę podnieść. Oczywiście może to wyhamować na chwilę efekt, ale to jest tylko tyle. To się nic nie dzieje, wiesz. Jak zgrzeszysz, to zgrzeszysz, trudno. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nie waż mi się codziennie. Po prostu tak zależy mi na tej zmianie i na tych efektach, że chyba dlatego się codziennie ważę. To teraz wymaga cierpliwości, żeby ten organizm zaczął dobrze funkcjonować. To się nie zdarzy w 2 tygodnie. Sylwia, a może mogłabym zajrzeć do twojej lodówki? No dobra, chodźmy, sprawdźmy w takim razie. Nie wiem, czy będziesz zadowolona, ale proszę bardzo, o to, co moja lodówka kryje. Robi wrażenie trochę pustej. Jak to pustej? Nie, no ja wiem, że słoiczki jako przyprawy robią wrażenie, że trochę tu pełno, ale do jedzenia mamy mało. Mogę być trochę wredna? Możesz. Pierogi. Tak, pierogi. Wiesz, że miało tego nie być? Tak, wiem. Naleśniki. Ale są ze szpinakiem, więc... Ale nie na początek. Na początek miałyśmy unikać sporej ilości węglowodanów. No dobra, Sylwia, to zaczynamy zmiany. Jeszcze raz, tak małymi krokami.